Dlaczego toksyk zawsze wydaje się być taki wściekły? Przede wszystkim ma wiele do ukrycia. Ludzie nikczemni nie chcą stabilnego związku, w którym obie strony dają i biorą. Chcą, żebyś dawał, a oni tylko brali. Nie obchodzą ich twoje potrzeby i nie chcą, żebyś ich poddawał w wątpliwość. Jeśli zadajesz pytania lub wyrażasz swoje obawy, frustruje ich to. Myślą, że nie są ci winni żadnych wyjaśnień, więc reagują agresywnie, żeby cię uciszyć. Z czasem tresują cię, żebyś siedział cicho i dostosowywał się do ich zachowania, sprawiając, że zastanawiasz się, jak zareagują bez względu na to, jak ładnie próbujesz się wyrazić. Nawet jeśli starasz się jak najlepiej stworzyć miłą, spokojną atmosferę, i tak znajdą powód, żeby się zdenerwować i cię zawieść. Wiesz dlaczego? Ponieważ nie chcą, żeby prawda wyszła na jaw, że cię wykorzystują i znęcają się nad tobą. Chowają się za maską normalności, udają nawet, że im zależy. Żeby cię zatrzymać, mogą od czasu do czasu dawać ci okruchy uczucia czy atencji, sprawiając, że wierzysz, że jest nadzieja, ale to wszystko jest fałszywe. Nie potrafią poradzić sobie ze swoimi emocjami. Już od najmłodszych lat ludzie bez duszy odłączają się od swoich emocji, co utrudnia im kontrolowanie swoich uczuć. Tłumią swoje emocje tak bardzo, że kumulują to wszystko w środku, dopóki coś ich nie uaktywni. Wtedy cały ten stłumiony gniew eksploduje. To fałszywe ja, które tworzą, ma ich chronić przed poczuciem wstydu i niepewności, ale nie zawsze działa tak, jak należy. Jedna mała rzecz może ich wytrącić z równowagi i nagle przyjmujesz cały atak na siebie. Szalone jest to, że nigdy nie widzą, że ich własna trauma jest przyczyną tych emocjonalnych wybuchów. Obwiniają cię za chaos, stawiają mury, aby chronić się przed zranieniem, ale w tym procesie ranią wszystkich wokół siebie. Ich brak rozwoju emocjonalnego sprawia, że są agresywni, ponieważ gniew jest dla nich najłatwiejszym sposobem kontrolowania innych. Antyludzie potrzebują ciągłej uwagi, pochwał i aprobaty innych, aby czuć się ważnymi. Jeśli są ignorowani, wyzwala to w nich głębokie poczucie wstydu, z którym nie potrafią sobie poradzić. Wierzą, że są wyjątkowi, lepsi od wszystkich innych i doskonali. Kiedy nie zachowujesz się tak, jak chcą, lub jeśli ich ignorujesz, czują się zlekceważeni i wybuchają. Nie przestaną, dopóki nie ukarzą cię za to, że nie jesteś idealnym źródłem potwierdzenia, jakiego oczekują. Prawda jest taka, że antyludzie są o wiele bardziej zależni od aprobaty innych ludzi niż ktokolwiek inny. Potrzebują cię bardziej niż ty ich. Ale próbują sprawić, żebyś myślał, że jest odwrotnie. Czują presję, by być idealnymi, odczuwają silną presję, by wydawać się idealnymi, ale ta presja wynika z ich głęboko zakorzenionych uczuć wstydu i nieadekwatności. Brakuje im prawdziwego poczucia własnej wartości, więc ciągle szukają potwierdzenia u innych, by ukryć te uczucia. Próbują utrzymać ten wizerunek bycia nieskazitelnym, będąc nadmiernie kontrolującymi. Ale prawda jest taka, że nic nie jest idealne. Jednak ludzie nikczemni nie potrafią zaakceptować, że ludzie nie mogą być doskonali. Nie potrafią poradzić sobie z faktem, że nie mają całkowitej kontroli. Ustanawiają niemożliwe standardy dla siebie, dla ciebie, gdzie oboje jesteście skazani na niepowodzenie. Albo będą cię szturchać, albo karać, byś starał się jeszcze bardziej, ale bez względu na to, jak wiele robisz, to dla nich nigdy nie wystarczy. Co ciekawe, chociaż oni sami powodują swoją zagładę, obwiniają wszystkich innych za swoje problemy.